Siema! Jeśli jesteś graczem E4, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że grając ruch E4 bardzo nie lubisz, jak przeciwnik odpowiada ci ruchem E6. Albo C5. Są to dwa najbardziej popularne poza ruchem E5 debiuty. Natomiast gdy uczymy się grać w szachy, to zazwyczaj każdy gra E4, E5, do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Podczas gdy potem, wraz ze wzrostem naszych umiejętności, nagle goście zaczynają grać albo E6, albo C5, jest to wkurzające, a wy nie jesteście z pocuchami, którzy chcieliby uczyć się 20 godzin, jak reagować na obronę francuską. E, dlatego też Chciałem Wam pokazać wariancik, który zarówno na jedną, jak i na drugą obronę po prostu działa i dzięki temu wielokrotnie będziecie mogli wygrać partię i to wygrać partię dosłownie w kilka ruchów. Także zachęcam do oglądania, a przy okazji powiem Wam, że ten filmik... Powstał również dlatego, że ukończyłem właśnie kurs takiego agresywnego E4. E, ukończyłem właśnie ostatnią część, czyli e, Sycyla i obronę francuską, czyli właśnie ruchy C5 i E6. Także możecie albo kupić sobie ten kurs osobno, albo w całości całe agresywne E4. W nim znajdziecie to, jak grać zmarzoną wątróbkę, to jak grać Gambit Evansa, jak grać przeciwko Karokanowi i jak grać przeciwko obronie sycylijskiej, obronie francuskiej oraz przyspieszonemu smokowi. Także zachęcam na mojej stronie szachomania.pl na pewno wszystko e, znajdziecie. Natomiast my już przechodzimy tak stricte do filmu. Kłopot z ruchem e, E6 jest taki, że po prostu wiele osób wchodzi w główne ruchy, co nie? Wchodzimy w główną teorię, no i nagle zagramy jedną partię, w której zagramy tu, tu, tu. Przeciwnik leci jakąś teorią, a my nie wiemy co robić. Tak po prostu się zdarza. Podobnie jest z obroną sycylijską, wiecie, gramy sobie tu, gdzieś usłyszeliście, że głównym ruchem w tym momencie jest D4. Gramy tu, tu, ale teraz teoria się kończy, bo nawet jeśli nauczycie się, w jaki sposób na przykład nie wiem, grać na ruch E6, albo na ruch D6, albo na ruch A6, albo na G6, no to nagle przychodzi gościu i gra w tym momencie coś innego. Teorii jest bardzo dużo, a to czarny wybiera, w który wariant on po prostu wejdzie, nie? więc to jest dla nas lipa. Dlatego tutaj możemy zrobić. I to my wybierzemy, w jakim kierunku pójdzie partia. A mianowicie, gdy przeciwnik gra wam E6, wygracie skoczek F3. Przeciwnik gra D5, E5 i jak zagra C5, co wiecie, to są trzy najbardziej naturalne ruchy, jeżeli chodzi o obronę francuską, to my wcale nie walczymy o centrum od razu, tylko gramy ruch B4. No i przeciwnik, jeżeli stwierdzi ok, free pionek, no to luzik, gramy A3, przeciwnik to zbije, na ten moment ma dwa pionki więcej, ale my mamy coś. Co jest dużo ważniejsze. Po pierwsze, mamy siebie nawzajem, drodzy widzowie, a po drugie mamy d4, mamy bardzo silne centrum, którego przeciwnik nie może w żaden sposób kontestować. Oczywiście, ma on dwa pionki więcej, ale na dobrą sprawę, jak tak się zastanowicie, to tego pionka zaraz zbijemy, a te pionki raczej za szybko do gry nie wejdą. Podczas gdy my Mamy bardzo prosty plan, o czym powiem wam zaraz, ale to jest taka pozycja, w której, yy, do której chcemy dążyć. I potem wyprowadzamy gońca, potem wyprowadzamy resztę figur, jest wszystko w porządku. Pamiętajcie także o tym, że skoczek idzie na A3 po to, żeby iść przez C2, potem żeby iść na E3 i ewentualnie brać udział w ataku. Także to jest bardzo spoko i jest to bardzo proste do gry. Gwarantuję wam, że wasz przeciwnik w tym momencie totalnie nie będzie wiedział, co się dzieje. No chyba, że macie ranking, nie wiem, 2000 z hakiem, no to wtedy już ludzie. Się powoli tego uczą i obiektywnie rzecz biorąc, muszę Wam też powiedzieć, ta pozycja wcale nie jest lepsza dla białego. Sprawdzicie sobie z komputerem, komputer powie, okej, okay, no tu czarne mają przewagę, ale z ludzkiego punktu widzenia nie wydaje mi się, żeby było to problemem. Sam grywam te warianty i bardzo często dobrze to oddaję po prostu. Szczególnie, że no nie oszukujmy się, według komputera najlepszym ruchem w tej pozycji jest zagranie ruchu A2 musicie sami sobie odpowiedzieć na pytanie kto wam tak zagra. Ale okej, okay, bo powiedziałem wam wcześniej, że to jest zarówno dobre na obronę francuską jak i na obronę sycylijską. O co więc chodzi z obroną sycylijską? Chodzi o to, że po ruchu C5 nie gramy na razie B4. W sensie ja nie jestem fanem, można tak grać i to jest taki pełnoprawny wing gambit, bo czy gambit skrzydłowy, jak tam lubimy mówić, eee, ale chodzi o to, że ja nie jestem fanem. Ja wolę najpierw zagrać ruch skoczek F3. I dopiero wtedy, jeśli przeciwnik zagra skoczek C6, zagra D6, zagra E6, zagra cokolwiek, to wtedy gramy ruch B4. Jedna mała rzecz. Przeciwko g6, no nie grajcie tego, ja w swoim kursie polecam grać d4, bicie, bicie, skoczek f6, no i tutaj wykorzystujemy fakt, że nasz hetman jest aktywny, mam tam przygotowanych kilka rzeczy, używałem też tego debiutu podczas moich mistrzostw świata na Malcie, możecie sobie zobaczyć moją partię. Natomiast jeżeli przeciwnik zagra na przykład e6, okay, no to my gramy b4, przeciwnik gra tu. My gramy d4. To jest ważne, żeby pamiętać, że najpierw opanowujemy centrum, a dopiero potem gramy a3, jeżeli chodzi o... Y o obronę sycylijską. I teraz jak przeciwnik zagra D5, to zauważcie, że jak przepchniemy, przeciwnik zagra tu, my zagramy tutaj, przeciwnik to zbije, my zagramy tutaj, to gdzieś już tę pozycję widzieliście, prawda? No bo to jest transpozycja, to jest dokładnie ta sama pozycja, która była w obronie francuskiej, tylko że za przestawieniem posunięć. Przeciwnik zaczął od C5, a nie zaczął od E6. I to jest właśnie piękne, bo wielokrotnie spotkacie się z sytuacją, w której gracie z gościem, który gra Sycyla ale przekabadzicie go w taki sposób, że on gra obronę francuską. On nie zna obrony francuskiej, dlatego będziecie do przodu. Co więcej, przeciwnik mając taką pozycję, będzie tracił dużo czasu, ponieważ nie będzie wiedział, w jaki sposób reagować. Wy będziecie wiedzieć już po tym filmie, a jak chcecie, kupcie sobie kurs, to wtedy już całkowicie wszystko będziecie wiedzieć prawdopodobnie. No i po prostu to jest pozycja, do której chcemy dążyć. I najpierw zajmę się tą pozycją, potem zajmę się innymi pozycjami, które mogą powstać, jeżeli chodzi o tenże Gambit, a potem pokażę Wam jedną partię, w której grałem z silnym mistrzem międzynarodowym, którego pewnie kojarzycie z internetu yy, i wygrałem kolorem białym właśnie grając Wing Gambit. Także zastanówcie się, co my tutaj mamy, o, jaka to jest pozycja. Nie? No, mamy pionka mniej, mamy dwa pionki mniej w zasadzie, no ale tego nie musimy liczyć. Ale przeciwnik nie do końca może nas w jakikolwiek sposób atakować. Nasze wsi, centrum jest bardzo silny. E, natomiast centrum przeciwnika, no to blokuje jego gońca. Co więcej, on nie ma co z tym gońcem zrobić, bo jak zagra ruch typu B6, no to ten goniec wyjdzie tutaj i będzie strzelał we własnego pionka. Także gościu ma e, niemałą lipę. Tutaj głównym ruchem jest zagranie ruchu po prostu goniec D7, goniec D3. No i tutaj zaczynają się dymy. Ponieważ jak się tak zastanowicie, no to przeciwnik nie bardzo ma co zrobić ze swoimi figurami. Chciałby wyprowadzić skoczka, ale jak go wyprowadzi tutaj, to blokuje gońca. Chciałby wyprowadzić gońca, ale jak go wyprowadzi, no to nie ma gdzie. Tu nie może, tu nie może. Może wyprowadzić tylko na E7, ale jak wyprowadzi na E7, to wtedy nie ma gdzie wyprowadzić skoczka. Dlatego są kłopoty i realnie czasami ludzie tutaj tak jakby z braku laku grają ruch F6. I F6 byłoby całkiem ciekawym ruchem. Jeżeli nastąpiłoby bicie i skoczek wychodzi, to to jest git, to jest dla czarnego spoko, ale tutaj mamy piękną kombinację, która może się skończyć tym, że wygrać się za dwa ruchy dosłownie. A mianowicie w tej pozycji. Gdy goniec jest na D7, król jest trochę uduszony, gramy ruch skoczek G5. I jak przeciwnik to zbije, to gramy Hetman H5, G6. No i tutaj możemy poświęcić Hetmana. Wprowadzić kolejnego gońca. I w 14 ruchu daliśmy mata dwoma gońcami. Przeciwko, święcąc jeszcze Hetmana. Piękna sytuacja, i to się realnie może zdarzyć, bo pamiętajcie, że tę pozycję. Tę pozycję będziecie mieć wielokrotnie. No i większość osób tutaj prawdopodobnie zagra faktycznie skoczek E7, czyli taką główną linię, ale F6 też jest kuszące. Ludzie tak grali, tylko białe nie widziały, że mogą zagrać skoczek G5, nie? I, I to jest naprawdę bardzo duży problem dla przeciwnika, no bo jak zagra F5, no to my po prostu gramy skoczek A3, kontynuujemy naszą grę, nasz skoczek tutaj jest bardzo fajny. Jak przeciwnik na to nie zareaguje i na przykład zagra w ten sposób, to gramy Hetman H5 i nadal tematy grożą. A jak trzeba będzie, no to zawsze możemy zbić na H7, gdyby przeciwnik coś wymyślił, na przykład poruchu. G6, bijemy tutaj, 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 tutaj. Hetman wchodzi na H5, no i znowu przeciwnik ma masę problemów, ponieważ po tym ruchu mamy goniec A3 i bijemy, i wiem. Wielu z Was myśli sobie, kurde, ale to jest giga skomplikowane. Nie, to nie jest skomplikowane. Musicie po prostu myśleć, i dlatego teraz rzucam w Was takimi różnymi motywami, które możecie wiedzieć, i zobaczycie, że czasami Wam się to po prostu przyda. Oczywiście takich rzeczy pokazuję więcej w kursie, natomiast chcę Was też zachęcić do tego, że sami możecie to eksploatować. Nie chcę Wam mówić, że musicie kupić mój kurs, że wiecie, jak nie, to, to, to nie będziecie umieć grać w szachy. Nie, nie kupujcie mojego kursu, jak nie macie kaski, albo po prostu Was to nie interesuje. Ale w kursie będziecie mieć po prostu to rozwinięte trochę bardziej. To jest jedna z rzeczy, ale tak jak Wam wspomniał, wspomniałem wcześniej, skoczek E7... To jest taki ruch, który bywa główny. No i teraz musicie zapamiętać pewien konkretny plan. A mianowicie nie chcemy tutaj robić roszady. Nie chcemy tutaj robić roszady z tego względu, że wtedy, wiecie, mamy nadal spoko pozycję, ale odbieramy sobie potencjalnie możliwość do atakowania przeciwnika na tym skrzydle. A ja tego nie lubię. Wolę, żebyście zagrali ruch skoczek A3. No i teraz jak przeciwnik, nie wiem, zagra skoczek G6, bo będzie chciał wyprowadzić tego gońca, no to mamy dla niego złą wiadomość, bo gramy H4. I jak przeciwnik zagra H5, no to jak chcemy, możemy nawet to zbić, zbić, zagrać Hetman D3. Atakujemy pole G6. Bardzo dużo kłopotów u przeciwnika. Możemy też, wiecie, zagrać goniec G5, skoczek G5, skoczek B5. Mamy dużo możliwości. Ten skoczek jest tutaj po prostu źle ustawiony. Pamiętajcie też, że kiedykolwiek, jeżeli kiedykolwiek przeciwnik zbije wam na A3, to wybijecie gońcem i macie dużo lepszą pozycję. Jego czarne pola to jest tragedia. No i tutaj po h4, jak przeciwnik zagra w ten sposób, zagramy tak, no to zauważcie jak bardzo mocno dusimy tutaj przeciwnika. Przeciwnik naprawdę ma bardzo dużo kłopotów na tym skrzydle, nie może zrobić roszady, a nasze figury wyglądają po prostu pięknie. Dlatego warto się zastanowić, co po ruchu skoczek F5, nie? No bo skoczek F5 jest takie najbardziej naturalne prawdopodobnie. I tutaj ja polecam grać coś, z czego ludzie raczej w tej pozycji nie grali, ale mi się komputer też nie jest jakimś wielkim fanem, ale wydaje mi się, tak moją głową, moją łysą glacą, że to jest najbardziej takie sprawiające problemy przeciwnikowi, ponieważ naturalne ruchy doprowadzają go do przegranej pozycji. Skoczek C2. No, przeciwnik wyprowadzi sobie figurę, nie? Pogramy skoczek E3. Jak widzicie, trzymamy cały czas króla w centrum, bo centrum jest zamknięte. Nastąpi bicie, i teraz obiektywnie rzecz biorąc, lepiej jest bić pionkiem. I potem, jak zrobimy roszadę, mamy otwartą linię F. Natomiast ja jestem fanem takiego trochę bardziej um, pułapkowego podejścia, powiedzmy, ponieważ po koniec E3 jaki jest najbardziej sensowny ruch, jaki czarny może wykonać? Wyprowadził wszystkie figury. Ma króla w centrum, więc może chcieć zrobić roszadę. I jak zrobi roszadę, to ma już praktycznie przegraną pozycję, ponieważ gramy H4. To jest z was pomyśli, no okej. Okay. H4, nie? To gramy H4, żeby pchać H5 i H6, nie? No to, to zagram sobie Hetman C7, żeby atakować tutaj. W tej pozycji możemy zagrać goniec H7, król H7, skoczek G5 i jak król odejdzie, gramy tutaj. Jak kiedykolwiek nastąpi bicie, no to po ruchu F6. Tu, nie ma obrony przed matem. Wygrałeś właśnie partię w 19 ruchów z kimkolwiek. To realnie może się zdarzyć. Także widzicie tutaj, jest dużo możliwości. I ten manewr skoczek hops, hops, hops. E, potem odbijamy, gramy H4. Jest bardzo, bardzo ważny. I to zadziała zarówno jak przeciwnik gra obronę sycylijską, ale także jeżeli zagra obronę e, francuską. Także, także spoko. Natomiast żeby nie było, to nie jest tak, że w obronie sycylijskiej zawsze powstaną podobne struktury. Na przykład w tej pozycji przeciwnik może zagrać w ten sposób. My gramy B4, przeciwnik to bije, tu. No i jeżeli zagra E6, co nie, no to logiczne. Możemy tutaj grać dodatkowo przez D5, ale ja tego nie polecam. Według mnie debiuty powinny być takie zbieżne ze sobą. Gramy ruch A3. Przeciwnik to bije, ok. Yy, gramy ruch C3, i jak przeciwnik zagra D5, gramy E5. Przeszliśmy do tego samego, ale wcale tak być nie musi, ponieważ w tym momencie takim najlepszym ruchem z praktycznego punktu widzenia jest zagranie ruchu D5. I tutaj dzieją się naprawdę duże dymy, ponieważ my bijemy, przeciwnik to bije. To jest jeden, jedyny wariant, który chyba warto jest zapamiętać. Tak wiecie, ruch po ruchu, i gramy ruch C4. Jak przeciwnik wróci Hetmanem? Spoko. Mamy dwa pionki w centrum, możemy je pchać, jest git. Po takim szachu niczym się nie boimy, wyprowadzamy sobie gońca, wszystko jest w porządku. Ale przeciwnik może po ruchu C4 zbić ON po I my to odbijamy. Hetman a 5 i wydaje się, że naprawdę są duże kłopoty. Bo wiecie, no na dobrą sprawę jesteśmy pionka do tyłu, przeciwnik tutaj wywiera presję, ale my możemy zagrać totalnie obrzydliwy ruch. A mianowicie wieża B1. Jak przeciwnik zbije, gramy goniec D2. Przeciwnik ma w zasadzie jeden ruch, Hetman A3. Gramy teraz D5. Poświęciliśmy skoczka, ale jak przeciwnik stwierdzi: OK, tu nie mogę, tu nie mogę, tu nie mogę, tutaj też bez sensu, zagra ruch skoczek B8 i stwierdzi: OK, mam figurę mniej, yy, mam figurę więcej, zaraz sobie wygram tę partię, to my gramy ruch Hetman C2. I Hetman C2 wygrywa, ponieważ grozimy gościowi wzięciem gońca z matem. Przeciwnik stwierdzi: OK, no to manewr ucieczki. Ale teraz gramy goniec B5, i przeciwnik naprawdę ma bardzo dużo kłopotów, nie może się obronić, ponieważ grozi mu mat. Jego figury są związane. Jak on zagra tutaj, jest mat. Jak, jak zbije, jest mat. Bardzo dużo e, kłopotów. Co więcej, jak przeciwnik odejdzie na D8, to my gramy tu jest bardzo ładny wariant a mianowicie dajemy szacha. Przeciwnik się zasłania, znowu z myślą, że wiecie, jak nastąpi bicie, będzie miał króla w centrum, ale będzie mieć figurę więcej, ale my tutaj gramy ruch goniec B4. Atakujemy mu hetmana, ten hetman nie ma za bardzo pól, musi zagrać tutaj, ale w tym momencie bijemy, bijemy, gramy wieża A1 i przeciwnik hetmana ma Złapanego, ponieważ jak odejdzie sobie tutaj, no to Hetman na 4 bardzo dużo kłopotów. To znaczy, tu, tu, okej, okay. Hetman nie jest złapany, ale grożą gościowi maty, więc prędzej czy później. No, komputer mówi plus 15 dla białego, więc chyba dość duża przewaga. Natomiast jak przeciwnik po tym ruchu odejdzie na c4, no to kłopot jest taki, że dostaje widełki i gościu przegrywa partię. Także bardzo dużo kłopotów takich realnych, które mogą być w tym wariancie. Oczywiście to nie są, wiecie, wszystkie warianty, które mogą się pojawić, ale no dużo z tego może Wam się e, przydać. Jeszcze dodatkowo to, co warto pamiętać, to to, że jak przeciwnik zagra ruch d6, to my tutaj gramy oczywiście b4. Tu, ale w tym momencie nie gramy za szybko A6, bo kłopot z ruchem, A, y, znaczy A3, ponieważ przeciwnik nie musi tego bić, tylko może wtrącić ruch skoczek. F6, atakuje nam tego pionka, jest lipa, dlatego po ruchu pamiętajcie: D6, B4. Tu gramy najpierw D4. Jak przeciwnik zagra w ten sposób, bronimy to e, pionka gońcem, a w, w następnych ruchach zagramy A3 i przechodzimy do czegoś bardzo, bardzo podobnego. E, mój kurs składa się z tego, że te warianty, które wam teraz pokazałem, są jeszcze bardziej rozbudowane, no i są też przykładowe partie. I teraz chciałem wam pokazać, bo wiem, że wiele osób myśli sobie, no kurde, to meczku, spoko, fajnie, ale przecież zawodnicy nie będą grać tak, jak pokazujesz, będą grać inaczej. I podam wam bardzo duży, dobry przykład. E, widzę, że ten film pewnie trochę będzie dłużej niż 20 minut. Także sorki, ale chcę wam pokazać jedną partię. Grałem ze szparem. Szparumen możecie obszaić na YouTubie. Bardzo silny mistrz międzynarodowy, w moim skromnym odczuciu, niedługo będzie arcymistrzem. I dwa lata temu był, film, był turniej Polchampsy, w których mierzyłem się między innymi ze szparumenem. No i tak wiecie, wiedziałem, że jest ode mnie lepszy, więc musiałem jakoś podkręcić. I na E4, C5, skoczek F3, D6 zagrałem właśnie ruch B4. I ja nie znałem teorii. Jestem z siebie dumny teraz, bo przygotowując się do kursu, odświeżyłem teorię i w ogóle no, myślę, że fajny ten kurs wyszedł. Natomiast wtedy teorii nie znałem. Wtedy grałem za trochę na czuja. Ja tylko wiedziałem, że oddaję tego pionka, będę mieć silne centrum, co zresztą zaraz zobaczycie. Mam silne centrum. Przeciwnik tutaj zagrał ciekawie, ponieważ zagrał skoczkiem na e4 i jak widzicie nie bił tego zbyt szybko. Natomiast koniec końców po kilku ruchach powstała pozycja bardzo podobna do tego co pokazywałem Wam wcześniej. No i ja wiedziałem, że chciałbym go atakować. Gdyby przeciwnik zrobił kiedyś roszadę, czyli jakby zrobił sobie tutaj roszadę... Tu I na przykład zdecydowałby się to zbić, ja bym zbił, no to zauważcie, mój goniec już strzela, potencjalnie moja wieża kiedyś wejdzie do gry i tak dalej, i tak dalej, dlatego przeciwnik nie chciał robić roszady. Zagrał skoczek A5, żeby kontrolować to pole. Ja zagrałem tu, przeciwnik zbił, ja zbiłem, no i, przy... I tu w ogóle zbiłem skoczkiem, co ciekawe, bo po biciu Hetmanem są widełki, więc trochę smutno by było. Yy, ale teraz mój Hetman się otwiera, i gdyby przeciwnik nic nie zrobił, no to ja mogę myśleć o tym, żeby wejść Hetmanem na G4. I ta pozycja znowu według komputera to jest 000. Ja się czułem tutaj niesamowicie komfortowo, ponieważ przeciwnik ma dwa pionki, które nic nie robią. Moje pionki tłamszą go, jego goniec jest trupem i tak dalej. A wiecie, to spoko, bardzo spoko. Więc przeciwnik zagrał H5. Ja zagrałem goniec B5. Przeciwnik prawdopodobnie chciałby zagrać goniec C6, ale tutaj jest taktyka, którą możecie znaleźć, a mianowicie wieża A5 i wygrywam. Dlatego przeciwnik zagrał Patrycjusza, ale teraz ja, wiedząc, że ja chcę atakować, muszę robić to w miarę spokojnie, ale jednak muszę atakować, bo nie chcę doprowadzić do końcówki, w której przeciwnik zostanie z pionkiem więcej. F4. G6. Goniec wrócił na D3. Goniec spełnił już swoją rolę. Hetman C8, Hetman E2, Król G7, i tutaj wymyśliłem coś, co obiektywnie nie jest top 1 engine, ale to było coś, co byłem z tego bardzo dumny i nawet swoim uczniom pokazywałem, że w taki sposób można atakować przeciwnika, ponieważ muszę atakować. Żeby gościa atakować, muszę to wszystko otworzyć. Pamiętajcie, że grając Wing Gambit, mamy ten plus, że centrum jest zamknięte. Figury przeciwnika zawsze będą. Trochę w drugiej stronie, w tej stronie powinienem pokazać, bo jest lustrzane odbicie. Natomiast yy, to sprawia, że my możemy atakować i otwierać swojego króla, ponieważ my zawsze łatwiej będziemy go atakować i bronić naszego króla niż przeciwnik zamknięty za tym murem. Dlatego chciałem zagrać ruch G4, ale od razu G4 jest lekko kłopotliwe, no bo bez przesady, nie? Mam jeszcze figury, które nie weszły do ataku, dlatego zagrałem król H1, wieża G1, wieża F1, i po ruchu skoczek c4, niby przeciwnik coś tam mnie atakuje, goniec c1. I mój goniec, pomimo tego, że niby jest zamknięty, no to ogranicza tego skoczka. Ten skoczek nie może tu za wiele zrobić, a ja już jestem gotowy do tego, żeby atakować Miłosza. Przynajmniej w szachach, bo na żywo trochę bym się chyba bał. g4. Nastąpiło bicie, ale teraz moja wieża wjeżdża. Wieża H3. No i tutaj Tomasz Jaskółka, no popisałem się z brakiem cierpliwości, ponieważ zagrałem goniec G6. Ruch, który bardzo ładnie wygląda, ale okazuje się, że nie do końca on oddaje. Przeciwnik mógł się tutaj wybronić. Natomiast tutaj wyszło też to, o czym mówiłem Wam na początku tego filmu. Przeciwnik nie był przygotowany na Wing Gambit, dzięki czemu tracił dużo czasu w debiucie. Dzięki czemu, gdy go atakowałem, miałem przewagę czasową, i mogłem to wykorzystać. Przeciwnik nie znalazł najlepszej drogi do obrony, bo nastąpiło tutaj, i ja poświęciłem jeszcze wieżę. Zauważcie, poświęciłem gońca, poświęciłem wieżę, i przeciwnik jej nie przyjął. Co ciekawe, najlepsze co mógł zrobić, to przyjąć i po ruchu Hetman G4. Jedyny ruch, który mu nie przegrywa partię, to ucieczka króla tutaj. I wiecie, i ucieczka tutaj i tutaj. Trudno byłoby to znaleźć na małym czasie, więc przeciwnik po tym ruchu zagrał Hetman F, wieża F, Król F7, ale ja tutaj gram Hetman G4, wieża H8, skoczek F3 i wszystkie moje figury atakują przeciwnika. Przeciwnik to jednak pobronił. Ja dałem szachulca. Obiektywnie rzecz biorąc, powinienem zagrać F5 i wykorzystać fakt, że otwiera się tutaj wieża, i mogę zagrać Hops. I jak przeciwnik to zbije, to ja biję i wygrywam. A jak przeciwnik tutaj zbije w ten sposób, to ja też wygrywam. Także bardzo ładna kombinacja. Natomiast ja zagrałem skoczek G5 i przeciwnik mógł to zbić, i znowu miałbym delikatne kłopoty. Natomiast przeciwnik zdecydował się zbić w ten sposób, Hetman G5 atakował mnie, ale ze względu na to, że ja tutaj atakuję, wiecie, Hetmanem i wieżą, a on mnie atakuje dwoma wieżami, to mój król jest paradoksalnie bezpieczniejszy, ponieważ ja się mam czym bronić, przeciwnik ma tego króla, który jest osłabiony i, i jest smutny. Więc tutaj nastąpiły wymiany. No i przeciwnik zagrał wieża H1. Natomiast jedynym ruchem, który mu jeszcze utrzymywał go w partii, ale to jest takie olżydliwe, to jest ruch skoczek D2. Poświęcenie swojej figury, żeby wprowadzić Hetmana. No i wiecie, jak ja podejdę tu. Tu przeciwnik święci bierze, ale cały czas może mnie szachować. A jak w tym momencie ja sobie odejdę tutaj, to przeciwnik to bije i jeszcze sobie gramy końcówkę. Także przeciwnik musiałby to wszystko policzyć. Nie policzył, dał szacha i za kilka ruchów zamatowałem miłosza. I pamiętam, że się cieszyłem, bo to była naprawdę bardzo ładna partia. I mówię wam, ja nie znałem za dużo teorii. Ten filmik też nie ma sprawić, że wy będziecie, wiecie, znać teorię do 20 ruchu. Bo to nie ma sensu, ale ten filmik i mój kurs również sprawi, że będziecie w stanie orać swoich przeciwników, ponieważ będziecie rozumieć, w jaki sposób rozgrywać daną pozycję. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Miały być w szachy w 20 minut, nie wiem ile wyszło w sumie, bo będzie trochę cięć. Natomiast mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Także trzymajcie się cieplutko, odwiedzajcie szachomanie. Jak chcecie taką na przykład bluzę fajną, to polecam. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Elo.